Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie 2 sierpnia w środę. Dzisiaj usłyszymy fragment, dalszą część Ewangelii według świętego Mateusza. Jest to rozdział 13, a wersety od 44 do 46. Posłuchajmy. Jeszua powiedział do tłumów: Królestwo niebieskie jest jak skarb ukryty na polu. Znalazł go pewien człowiek, ukrył ponownie, a potem rozradowany poszedł, sprzedał wszystko, co posiadał i kupił to pole. Dalej, Królestwo niebieskie jest podobne do kupca poszukującego pereł. Znalazłszy jedną bardzo cenną perłę, odszedł, sprzedał wszystko, co posiadał i kupił ją. Dalej. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Chciałem jeszcze dalej, ale to już był werset 47, jak spojrzałem. Gdzieś mi się tutaj zagubił 46. Nie zauważyłem, ale już wszystko mamy. Dalej Pan Jezus tam właśnie mówi też o Królestwie Bożym. Jak bardzo Jezusowi zależało na tym, żebyśmy zrozumieli, czym jest właśnie Królestwo Boże, czyli ta wspólnota osób boskich i nas, ludzi, którzy nas zapraszają do tego, abyśmy byli w jednym miejscu. I choć Jezus powiedział, że Królestwo Boże już jest pośród nas, już ono tu jest, to wiemy, że w pełni doświadczymy tego Królestwa, jeśli wytrwamy na tej drodze, na drodze nawrócenia, w pełni doświadczymy tego Królestwa, no właśnie, w tym życiu, które rozpoczyna się po naszej śmierci, tej biologicznej śmierci. Dzisiaj Pan Jezus porównał to Królestwo Boże do skarbu ukrytego na polu i do człowieka, który kupca, który poszukuje pereł. Moi kochani, te dwa króciutkie takie zdania mówiące o Królestwie Bożym, o ludziach, którzy szukają czy mają już przed sobą Królestwo Boże, różnią się jednym. Ten człowiek, który znalazł skarb, można by powiedzieć, że znalazł go w taki sposób nieoczekiwany, natrafił trochę na ten skarb. My tu nie mamy nic napisanego, że człowiek poszukiwał skarbu i znalazł skarb. Tak jest z tym człowiekiem poszukującym pięknych pereł. On, ten kupiec, był nastawiony na to poszukiwanie i dlatego znalazł bardzo cenną perłę. Odszedł, sprzedał wszystko, co posiadał i kupił ją. Moi drodzy, Królestwo Boże przychodzi do niektórych bardzo nieoczekiwanie, jakby natrafiają na to Królestwo, a inni poszukują tego Królestwa w taki codzienny, nieraz mozolny sposób i na to Królestwo, czyli na to życie z Bogiem, natrafiają. Ale jedni i drudzy kończą tak samo. Rozradowany sprzedaje wszystko, co posiada, I nabywa to Królestwo Boże, tu porównane do skarbu, czy porównane do tej perły, którą ten człowiek kupuje za wszystko, co posiada. Moi kochani, taka lekcja z tego płynie, takiego jezusowego nauczania, że na tym świecie, zwłaszcza jestem ciągle jeszcze świeżo po Medjugorje, mamy ludzi, którzy nagle nawracają się, bo nagle natrafiają choćby właśnie w Medjugorje, wielu tam przyjeżdża tak naprawdę trochę powątpiewując o tym, że mogą jeszcze coś w swoim życiu zmienić. Nawet ludzie bardzo tacy, byśmy powiedzieli, religijni, uczęszczający na różne nabożeństwa, ale nagle jakby odkrywają pewien skarb. W różnych sytuacjach, w różnych momentach sprzedają to, co posiadają. Myślimy tutaj o takim sprzedaniu też nieraz tego starego stylu życia. Tego, że ktoś właśnie porzuca jakiś nauk. Nagle porzuca ten nauk. Ktoś zaczyna brać do ręki różaniec. A więc nagle sprzedaje ten czas
marnował na oglądanie seriali albo jakieś jeszcze inne rzeczy, wykręcając się, że nigdy nie mam czasu, bo po prostu ciężko pracuję i w ogóle, i nie mam czasu na odmawianie różańca. Nagle się dzieje właśnie w życiu coś takiego, że zaczynają kupować tą drogocenną perłę, to pole. No i są ci właśnie, którzy są podobni do tego kupca poszukującego pereł. Poszukującego, czyli codziennie, dzień w dzień, ta jego praca poszukiwacza pereł była jakby nastawiona. On się codziennie budził z taką właśnie intencją, że muszę wyjść gdzieś i szukać tych pereł, żeby w którymś momencie powiedzieć: znalazłem. I to są ludzie, którzy przychodzą bardzo regularnie, często, nie oczekując, może nie tyle nie oczekując, co nie czując jeszcze tej radości z odnalezienia tej perły, ale dzień w dzień biorą właśnie może do ręki różaniec, może właśnie dzień w dzień są na Eucharystii, może dzień w dzień jeszcze w jakiś inny sposób poszukują Pana Boga i jeszcze nie czują tej pełni rozradowania. Ale prędzej czy później, to jest obietnica Boga, ten człowiek będzie jak kupiec poszukujący pięknych pereł. Odnajdzie tą perłę, a więc tą istotę Królestwa Bożego, bądź samo Królestwo Boże już w pełni, kiedy staniemy przed Bogiem. I wtedy będzie już ta radość, którą Pan Jezus też nam obiecuje. W Piśmie Świętym jest to wypowiedziane w jednym takim zdaniu. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdoła pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Jak wielkie rzeczy właśnie są w tej nazwie Królestwo Niebieskie. Ani oko, ani ucho, ani nasze myśli, wyobrażenia, serce, umysł nie są w stanie pojąć, zrozumieć, opisać czy sobie wyobrazić. I to jest to, do czego dążymy. Czyli bądźmy tylko na tej drodze, na tych drogach szukania, czy tego nagłego odkrycia, to jest łaska Boża, czy tego związanego z wysiłkiem takim codziennym i odkrycia, bo to, co przed nami, Królestwo Niebieskie, jest bardzo drogocenną perłą, skarbem i braknie słów ludzkich, żeby opisać. Czym to jest to Królestwo, do którego nas Pan Jezus zaprasza i które nam na krzyżu wysłużył? Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Wszystkim życzę błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro, jeśli Bóg da, z Panem Bogiem.